O czwartkowym bluesowym rozkładzie jazdy już mówiliśmy. Czas na kolejne trzy dni wspólnej muzycznej zabawy, podczas której poznamy bliżej norweskie gwiazdy gatunku, choć nie tylko. W piątek, kiedy już zakończymy śniadanie w którymś z wybranych lokali gastronomicznych, apetyt na obiad zaostrzy muzyczna prezentacja Individuo, zaplanowana na 13 na scenie na ulicy Chłodnej. Godzinę później ruszą muzyczne popisy na placu Marii Konopnickiej. Wprawdzie nie na scenie, ale w tej samej lokalizacji o 15 rozpoczną się animacje dla najmłodszych pod hasłem Bluesowa Piaskownica. Na 15.30 na ulicę Kościuszki powinni wybrać się miłośnicy motoryzacji i kultowych MX Piątek. To już stały punkt programu Suwalskiego Festiwalu. Na 17 pod scenę w parku zaprosi nas Rob and Belkin Band z Litwy. W tym samym miejscu o 19 nastąpi oficjalne otwarcie tegorocznego Święta Bluesa. Zanim jednak to nastąpi, na sąsiedniej scenie przy ratuszu stanie Rita Engedalen Band z Norwegii. Po jej koncercie wystarczy niewielki zwrot w stronę muszli koncertowej, by usłyszeć i zobaczyć kolejne muzyczne popisy. O 20.30 na scenie przy ratuszu pojawi się Notodden Blues Band. Równolegle do wydarzeń w centrum miasta od 18 na scenie przy Starej Łaźni posłuchać będzie można polsko-litewskich wykonawców. Plan sobotni otwierają kochane przez publikę śniadania. Potem na scenie przy Chłodnej od 13 posłuchać będzie można bluesa litewskiego i polskiego. Od 14 rusza wspólna zabawa na placu Marii Konopnickiej, którą tego dnia otworzy finał warsztatów realizowanych w ramach tegorocznego festiwalu. O 15, podobnie jak w czwartek, bluesowa piaskownica, a od 17 kolejne trzy koncerty. O 15.30 miastowe władanie wezmą motocykliści. Ich parada towarzyszyła będzie koncertowi na mobilnej platformie. Godzina 17 i 19 to kolejne dwa koncerty na scenie w parku. Pierwsi pojawią się tu muzycy litewscy, tworzący formację Bluesmakers. Po nich śląska grupa bluesowa i Roman Pazur Wojciechowski. O 18 po sąsiedzku, czyli na scenie przy ratuszu, zagra Spoonful of Blues, a o 20.30 Reidar Larsen, reprezentujący Norwegię. Wzorem dnia poprzedniego od 18.00 blues wybrzmi też na scenie na suwalskich bulwarach. W niedzielne południe na parkowej scenie rozpocznie się Polish Blues Challenge 2023, a o 16.00 ostatni plenerowy koncert 15. edycji. Usłyszymy gościa pierwszej edycji, Knuta Rejerstruda. Jubileuszowa edycja SBF realizowana jest we współpracy z Notodden Blues Festival w ramach projektu Suwałki Blues Festival, czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Suwałk.